widziałem kolejny film z serii Fallouta 4, patrzcie co mi wypadło. Takie obrażenia dosyć duże ma ten karabin Gaussa. Tutaj mieliśmy przygodę po drodze z kilkoma kulami. Chciałem po prostu dojść do jakiejś lokacji tutaj. Po prostu was nie nudząc za bardzo, ale jako że tutaj wypadła taka OP broń, to od razu chciałem to pokazać. Tutaj było tak pełno sterninka guli. A teraz idziemy sobie do jakiegoś na bardzo napromieniowanego miejsca. Generalnie już prawie wychodzimy poza mapę, ale według tego znacznika tutaj są jeszcze jakieś dwie lokacje, dlatego ja ordynarnie po prostu zbliżam się do tamtego miejsca. Będzie jakieś napromieniowane mega miejsce, dlatego od razu sobie też zmieńmy na kombinezon po prostu ochronny. Teraz już nie powinienem mieć problemów z niczym. Czym to będzie nam śmierdzić? Krater atomu. Dzięki. Czy są tu jakieś problemy z nimi? Nie, a to są dzieci atomu. Nie chcesz ze mną gadać? Patrzcie, oni nawet chcą gadać ze mną. Ciekawe, czy tak ordynarnie wszystko mogę tu sobie kraść od nich. Gdzie jest Isolda? Bo tu się ruszyłem nagle? Tu się trzeba pierdzielić. Tu jest matka Isolda. Pomoc? Let me know if there's anything I can do to help you. You are kind to offer, but Atom has provided us with all that we need. A, czyli nie chcesz nic. I need to speak with you. What do you need of me, child? Atom? Tell me more about Atom, if you would. Atom gave birth to this world and all worlds, and within this world he gave us the promise of infinite rebirth. We are all of us. Universes without count, waiting for the division to bring them all into being. We spread Atom's word and his gifts to those throughout the Commonwealth. They will see the truth of Atom's glow. Jeszcze jedna rzecz. Do you have a moment? What do you need of me, child? Promieniowanie? How have you survived in all this radiation? That is Atom's unique gift to us, the true believers. He has brought us here to this place, a place that cannot harm us, so that we may worship him, so that we may spread his word to others. That is our calling, to deliver Atom's message to a world that does not wish to hear it, to show Atom's power to all. Mają naprawdę narąbane w tym ubie. To po co oni takie rzeczy tutaj, skoro oni... Naprawdę... O, proszę bardzo. 5 obrażeń gulą. No to dodatkowe 5. Dla mnie zawsze coś. Co, zrobimy tutaj małą rzeź? Mnie to aż kusi, żeby to zrobić. Niby są... pokojowo do mnie nastawieni, ale to są świry. A zróbmy im tutaj małe przedstawienie. Musimy pamiętać o tym, że oni z tego gammo strzału mucą. Ale ja mam tutaj wyborowy gammo strzał, taki lepszy. Brat Foster. Oj, ich na strzała biorę z tej broni. Tu jest jeszcze jedna lokacja, no proszę. Jeszcze ktoś? Siostra Layla. No nie trafiłem. No i już mamy oczyszczone? Nie. Tak czy siak nie mamy. Ze świrami po prostu nie gadam.
Stealth Boy. Ale patrzcie, na to nic MacReady nie gadał. Znaczy, że nie jest to jakoś... to źle postrzegane. A ja nie lubię takich świrów, oni mi to też strasznie utrudnili grę. Dlatego niech się bujają. No to mamy po kraterze. Trochę zolane towarzystwo. Nic oni nie chcą na dodatek ode mnie. Ja nie uważam tego za nic złego, co zrobiłem w tym momencie. Rozlew krwi dla tych ludzi był konieczny, ponieważ oni sami się o to prosili. Fabryka chyba bliżej jest, ale idźmy najpierw do tego. Wydaje się, że związanego z wodą budynku. A już nie mam krwi na swoim zębie. Niszczony reaktor. Widzicie, dlatego tutaj tak promieniowaniem ładuje ostro. Bo właśnie zrobiłem coś, czego nie powinienem robić. Świecący szpon. No. Mogłeś trafić najpierw, co? Tak. Zapomniałem. Zdjewać. Wow. No shit. No, albo obrona, albo promieniowanie. No to... teraz się nie da przynajmniej zaskoczyć. Zrobimy tak, minę plazmową. Albo nie, energetyczne sobie zrobimy. I dodatkowo raniącą dwururkę, zresztą potężną. Chodź tu. On się zaraz odbaguje. No może się nie odbaguje, patrzcie. Hej, jednak. No nie, ty! Czemu mi to pod nogi Czemu to pod nogami mi wybuchło, ej? Nieuczciwe to było. Ale spróbujemy sobie z tymi minami. No patrz, czy ten wycywak wywarte. Oczywiście wrzucimy mu tutaj tego przyjaciela. A nie chciał tędy. Sprytnie. Nawet bardzo. Zawsze zrobimy mu taką trasę. Szkoda, że mój nie chciał zacząć biec. To jest problem, że on mój nie chciał zacząć biec. Jeżeli mój by zaczął, to myślę, że już byśmy się rozprawili z tym. Tutaj koleżką. Może po prostu rzucimy. Wow. Że bardzo przyjazne te obrażenia są teraz. Masz. No nie, no zacznij biec w końcu, ja pierdzielę, co za głupi Bóg. Mam dość tego Buga. Że on nie chce biec w ogóle. No bo granatem krwi i ogenicznym spróbujemy go na chwilę zatrzymać. Niezbyt chyba na niego zadziałało. Uciekać! Ła!
Wała. No i co ja miałem tu zrobić? Uciec, spróbowałem uciec, ale i tak nie dałem rady. Dobra, zróbmy to tak w takim razie. Patrzcie, niby mam ten poziom już konkretny. Tu spróbujemy lekko przywalić. O. Wow, mi takie małe to obrażenie dodaje. Korzystajmy to, że... ...zwagłowany. Jedno proste pytanie. Jak to jest do cholery możliwe? Przez te miny przeszedł. Dobra, dalej traci to życie. Już je stracił. Wow, tu jeszcze coś przylazło. Na mnie nieprzyjaznego zbytnio. Ustwiaki, kurde. Jak on przeszedł sobie te miny? Dawać je zatem. Czegoś ty tu pilnował, panie dziejaszku. Dziecko atomu. Antyrat. Długie szmaty. Niczego chyba ciekawego, żeś ty nie pilnował. I dziecko atomu tutaj oczywiście sobie było. Jednak nie dało rady. Być może to, co załączyłem, ten prąd, to przez niego chyba. No, mogę tu przeskoczyć? Przez niego chyba... ten... Szpon śmierci się uaktywnił. Też jakby nic nie ma. Czy dziwne to przecież... No nie, tutaj... I co, jest to oczyszczone chociaż? Gdzie tam w życiu? Mimo że zniszczyłem tutaj... potężnego wroga. Tu jest jeszcze kościół jakiś. Może teraz? Nie, w życiu. Stawka plus... Nie lubię walczyć z tymi pluskakami, bo one niby są... gówno właściwie, ale jak zawsze coś tutaj... spierdzielą mi. Okej. Zresztą sobie zatem ten kościół jeszcze. Zanim pójdziemy do tej fabryki. Ale dziwne, że mówię, tutaj mamy ograniczenie mapy, teoretycznie, a tu jeszcze jakieś lokacje nam zaplikowali poza obrębem tejże właśnie wymienionej wyżej. Czym może być ten kościół? O czym on tam gada? On i tak jest oporny. Świetlący Red Scorpion, gdzie on jest? Tu gdzieś. Wszystkim tu chcą zaskoczyć.
Ten już... Jemu się udało. Jemu się udało. No zobaczcie, to jest jedyne miejsce, w którym teraz skorpiony właściwie występują. No już 45 poziom. Kościół to tak... Chyba tylko szczątki. Zapomniany kościół. Łażesz ty. Tu do środka można nawet wejść. No proszę. Srebrny nóż. Tego srebra no jakoś na razie nie potrzebowałem ani razu. Tego przyjaciela. Który to ja nie wiem, czy ja chcę poznać. Pierwsza, po drugie, jak się dostać teraz na górę? A tutaj chyba jest przejście. Niestety trzeba to robić sprawnie. Gdzie ten szpon? Tam. Chodź, 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 chodź. Byle nie za blisko. To dużo by dźwigać. Masz poświęcać na steampaka. Dostawaj. Ja ci daję tutaj grata. Zmiana. Ale to będzie ze śmieci coś. Śmieci. Materiał, no on taki aż ciężki nie jest, najcięższe to są te łapy. O, one aż po 5 ważą. Okej, niech będzie. Teraz jeszcze było tu coś z tej strony. To oczywiście też nie jest oczyszczone, no jak zwykle. Wygląda na to, że te lokacje nie chcą być po prostu czyszczone. Po prostu nie widzę jakoś możliwości oczyszczenia tych lokacji. Póki co może, nie wiem, jakaś misja w każdej z tych, tych wylokacji wszystkich, czy... Czul wie. No tu odpaliłem reaktor i co, to sobie iu. I nic poza tym. Pokrywa. Zamkniemy tą bramę bezpieczeństwa, co by się tu nic niby nie dostało. Już nie miga. Walić was wszystkich. Tych, co chcą tutaj pomocy. Co tu mogę jeszcze zrobić? Weźmy sobie kowala. Gdzieś to mówię, to ulepszanie cały czas broni. Mnie teraz interesuje. Dźwigacz. No proszę. Żądło dźwigacza. Tam jeszcze jakieś? Luskwy. O, też wkurzają jak cholera. Okej, ty się zajmij tym jak chcesz, ja idę do fabryki. Nie, ten, tutaj ten teren jest jakiś... Ja wiem, że on tutaj mógł... Reaktor ten uszkodzony spowodować takie zanieczyszczenie i w ogóle. Ale ten teren jest strasznie dziwny. Ale nie podoba mi się on. Patrzcie, tu jeszcze coś jest, no kurde. Podupadła fabryka. Moduł sensora. Bioskaner. Nie, bo to za ciężkie będzie. Moduł sensora za to zbieram. To jest elektronika.
oczywiście podupadła ta fabryka. Znaczy nie można za bardzo do niej dostać. Tak do środka tam. Chyba, że tam nic nie ma. No serio, no co, tutaj kilka budyneczków i tak naprawdę zero tutaj jakiegokolwiek dojścia do środka. To jest wszystko zawalone. Widzicie? Się można dostać. Tutaj ledwo co takie przejście, ale to też na niezbyt wiele się zdało. Chyba, że coś w tym kwasie tutaj jest. Ale niestety z tego co widzę to nie. Na mapie mogą sobie być te budyneczki. Ewentualnie, jeżeli jakaś misja gdzieś tu się napotoczy, wtedy spróbujemy sobie to odkryć, nie wiem, czy coś tam jest, ale generalnie chyba nie będzie nic tutaj zbytnio dziwne, dziwne. Naprawdę dziwne. Jeszcze może kryptę sobie dzisiaj zrobimy jedną. Skoro to tak szybko idzie. Wszystko. Szpon śmierci. Sporo ich tutaj. Łapa szpona. Naprawdę jest sporo. Skalna jaskinia. Nie pamiętam kiedy tak przed tak krótkim odstępie czasu tyle szponów spotkałem. Nie w czwartym Falloutie. W New Vegas oczywiście był tam taki przesmyk, w którym tych szponów było naprawdę sporo. Ale przecież to nie jest New Vegas. Łapa szpona. Zbieraj wszystko ode mnie. To nie ja. Jednym strzałem powinno go załatwić. No właśnie. I tak jesteśmy przeciążeni. No to już ukradnie wszystko. No. A, terminal. Użyj. Wpis do dziennika. Coś tu serum robię. Robił. Ale tego kogoś tu już nie ma. To spodobało się. Okradanie kogoś mu się spodobało. Przedziwne. Dawaj pudełko. Aluminiowy kanister. Stealthboy. Menty. O! Nauki z testem. Bezpiecznik. Cewka. Oczyszczona. Butelka pogorzale. Mięso. Piwa do kości. Menty, znowu menty. Ale co to za serum? Kto tu będzie mógł pracować? Paliwo do złotej. A musimy jeszcze coś ponosić.
Musisz mi jeszcze coś ponosić. To będą śmieci jakieś, oczywiście. Strasznie mało miejsca, nie wiem. Nie wiem skąd to się bierze. Mam go ciągle coraz mniej, mimo że wielu rzeczy się pozbywam. Gdzieś na bieżąco. Cały czas jest go gdzieś coraz mniej. Ja tego nie rozumiem. Skorzystajmy sobie z tego. Czy możemy coś tu zrobić? Niestety nie. Prochy nawet. A, prochy możemy. Tylko to... No nie, wolałbym jednak nie. Prochów wolę jednak nie używać. Worek cementu. Czy cement też taki jest tak potrzebny? No raczej nie. I pewnie też nie jest oczyszczone. Oczywiście, że nie. Bo jak żeby inaczej. Pobiegajmy sobie tu jeszcze trochę po okolicy. Zobaczmy, czy czegoś tu nie ma więcej. Ja bym się nie zdziwił, skoro tutaj tak, już takie wyjątki zrobili odstępstwa. Ja nic tutaj w ciągu, załóżmy, minuty nie znajdę, żeby nie tracić czasu. To pójdziemy sobie do krypty. Nie wiem, której, ponieważ było oznaczona na mapie blisko Diamond City. No to chyba tak będzie zrobić trzeba. Zresztą tutaj mówię, może coś być jeszcze, ale raczej nie. Gdzieś tutaj, koło zbiornika, była oznaczona chyba właśnie krypta pewna. Krypta 80 lub 90 ileś, bo takie nam chyba zostały do eksploracji. 81, 85 i 95 czy 91, coś takiego. Takie nam krypty zostały. Tu mam jeszcze zresztą oznaczone, już się przygotowałem, ale to jeszcze na razie nie. Mam dwa bubbleheady do znalezienia w lokacjach, które już odkryłem i które gdzieś tam pominąłem, przeoczyłem. A tak zostało nam dodatkowo jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć oprócz tego. Takich do... Ale to są lokacje blisko siebie, które są już tam na wybrzeżu. Dlatego tam jeszcze nie idziemy. Patrzcie, ten gamustrzał w ogóle jest na ten. Na baterie alkaiczne. No bez kitu. Tylko trochę ich tutaj jest. Kilka kondensatorów. Kilka jakichś tutaj przewodów. No takich generalnie podstawowych narzędzi, które pełną w tym świecie. Świecie zniszczonym wojną. No możemy znaleźć. Wydaje się, o właśnie, dokładnie tutaj, na wprost, widzimy kryptę. O Boże. Mam nadzieję, że trafiłem wszystko tutaj. Urczał. No weź to zestrzel, bo mnie to denerwuje. O, amunicja. Save. Ajajaj. Saving, ważna rzecz do splądrowania. Boy. O, dzięki! Napromieniowana krew. O kurde, ja się nie mogę nigdy powstrzymać od zbierania takich... Terminal Edwina, tak w ogóle, o proszę. Dziennik Edwina. Cewka. No to po pierwsze tak, mamy trochę mięsa.
Po drugie, dziennik Edwina. Aha, czyli to na podstawie takiej. A to nawet niedawno było robione. Niech ta cewka sobie tutaj działa. Już nie działa, się wyłączyła. Ale my dotarliśmy tutaj do ciekawych informacji, nie? Motor nawet jeszcze sprawny chyba. Oczywiście to tak powiem nie sprawi... A jednak... Jednak to sprawiło, że oczyściliśmy ten teren. No i mamy tutaj dostęp do krypty. ...81. Czy jesteś w krypcie 81? Pewnie, medycyna. Czyli robimy to dzisiaj. Robimy to dzisiaj. Potrzemy do bobl chęcika. Radex. Coca-Cola, no nie mogę zbierać niestety takich rzeczy, no. Czy na tyle mocno tutaj gdzieś dobrałem do pewnych rzeczy, że wiecie. Siema. Ona jest przykokszona. Andel. Granat... Kaseciarz? Fajne, ale... Raczej... Nie mam w tej chwili miejsca na to. Zębatki. Muszę niestety... Muszę kupić. Ponieważ... Sprężyny. Jeżeli chcę zrobić misję dla tych. Wow, co tak dużo kasy? Dla tych. Dla Drogi Wolności. Więc musimy to zrobić w taki, a nie inny sposób. Będę musiał trochę posprzedawać potem. A medeksy właściwie są do niczego niepotrzebne. Mięso zostawiamy. To właśnie czekało na sprzedaż. Nabojów sporo. Notatka żak. Luka granat zostanie na odpowiednią okazję. Czyli coś mi jeszcze zostanie. Ale nie wiem czy na tyle, żeby gdzieś tam móc szaleć za bardzo. No ale dobra, spoko, też może być psycho. Psycho odlot. Okej. Okej, to też sprzedamy, nie będziemy tego nosić. Co mogę jeszcze sprzedać? Skóra motocyklowa to nie. Tak, sprawdzam, bo... Szpryca krwawienia, szpryca pokoju. Żeby jak najmniej wydać u tej babki, no... Karabin Gaussa. Wygrzew, tego przecież nie używam. Wypas. Zimne ala gwinet. Żądło dźgacza. Oczywiście. By odebrać transport. Okej, nie ma problemu. Być może to chodzi o surowce, które zakupiłem. Muszę je w Red Rocket sobie odebrać, żeby zbudować 3-4 działka. A chciałbym to zrobić, żeby mieć zrobioną misję.
No to jest tutaj. Tutaj mamy krypciorkę. Spent my childhood living right next to a vault. Otwieraj. Some seriously bad memories I wish I could forget. Okay. Hold it right there. Vault 81 security. I don't know where you got your hands on a working funkcjonariusz. But you better start talking. Edwards. Krypta 111. I got it in Vault 111. Bubbleheada. Lubię zaglądać w takie miejsca. Is that so? And you expect me to believe that? Oh, overseer. Who is it, Edwards? Ma'am, some new Commonwealth traveler. Not one of our usual traders. Well, if someone wants in, they can earn it like everyone else. Let me speak to them. I co teraz? No dobra, spoko. Też pochodzę w tryb. But I'm a fellow vault dweller. Can't you just let me in? Excuse me, ma'am. Before you arrived, he did say he was from Vault 111. And he's in possession of a working Pip-Boy. Is that so? Tak, oczywiście. I'm going to allow it. Edwards, open the door and make the announcement. Officer Edwards and I will meet you at the entrance. Okej, spoko. Rozmawiać z czynią McNamarą? No czekajcie, no nie mówcie, że znowu z Fallouta trzeciego coś nam się tutaj zaczyna robić. McNamara był w trzeciej części. Cześć. Ale grubo. As you'll soon see, we have a few maintenance projects underway. Gwen McNamara, Overseer. Welcome to Vault 81. We've never encountered a fellow Vault Dweller. Is this Vault 111 you mentioned still operational? To cmentarzysk. It's more like a graveyard now. Almost no survivors. Christ, I'm sorry. What happened there? Awaria kryogeniki. The head is cryogenically frozen in these pods, but something malfunctioned. Oh my god. All those lives lost due to some malfunction? That's unacceptable. I suppose we've been lucky. Here, we pride ourselves on having maintained a successful vault over these past two centuries. We'd like to be completely self-sufficient, but there are certain resources we can't provide ourselves. Krypta robi wrażenie. I'm impressed you maintained a successful vault for so long. Thanks. I owe it to the overseers before me, but some here would disagree. A few believe opening the doors to the Commonwealth was a mistake. Interakcja jest przydatna. Interaction is a good thing. The Commonwealth is improving. So I've heard. But it's still got a long ways to go. Now, I have work to do. Ma'am, what about his friend here? I'll allow it. Security is already extra mindful as it is. No. He's lived this long in the Commonwealth. I'm sure he's chosen his friends wisely. If you need anything else, I'll be in my office. Ukończono. Hope you're not making any trouble. Hi. Now that you made it in, we'll be keeping an terminal's eye. Terminal's gotta be somewhere. Terminal pewnie z drugiej strony. To my sobie pojumać. Another outsider. What they let you in for? Tylko się rozglądam. Just taking a look around. Is the overseer just letting anyone in these days? Nie lubicie obcych, co? What do you have against outsiders? All outsiders do is take advantage of you. You're nothing but selfish animals. Co się stało? How do you know? Did something happen? Yeah, you could say that. I met a girl from the outside. Said she was going to take me away from all this. I gave her all my money so she could find us a place to live out there. I don't hear from her in months till a passing trader mentions she saw her with some man in Diamond City. You outsiders are nothing but liars. Only looking out for yourselves. Czekaj, czekaj, może ja ci mogę pomóc. Hey. Seriously? I don't want to talk. O ty luju.
Everything's under control. Ochrona krypty. Nail. Okay. So, we got a new visitor today. Don't say anything. Man, I'd love to be out there. Skoro chcesz to iść? You wanna leave? Why don't you just go? Wish it was that easy. It's scary leaving the vault. And the Commonwealth? It's all so unpredictable. Warto się wybrać. You should check it out. It's got a lot to offer these days. Maybe someday. At the rate we're working these days, maybe sooner than later. Holy robot. True work. Do what you want. I wish. They say it's all the moving parts that have us working round the clock these days. Structurally, I guess 81 is still pretty sound. Vault Tech sure knew what they were doing when they set these places up. Well, I don't want to keep you, and I gotta get back to work. Maybe I'll see you around. Dobra, nie będę ci przeszkadzał. No signs of radiation. Impressive. Mieszkaniec? Sorry about the name. Mieszkaniec. Ashes, where are you going? Ash! Damn it. Aaron's not going to like this. Jakaś kłótnia? Excuse me. Don't make me regret letting you in here. I got two words on what I expect out of you. Best behavior. Nie ma problemu. Gdzie ten wasz... Gdzie ta wasza... Terminal only. Officer. Don't want any trouble in 81. No, ja muszę się dostać. Gotta find the terminal. Nie pozwalacie im. Nie jest uczciwe. Dobra. Jedziemy na dół. Jedziemy sobie na dół. Ciekawe, gdzie nas MacReady zaprowadzą, co? Miejsce mi zrób. Leszczu. Nie muszę, żeby mi się winda zaraz zestapuje. No na szczęście nie. Hey mister, are you really from the Commonwealth? Owszem. Yes, I am. I knew it. Hey, I can show you around the vault if you want. Just 5 caps. Na zapłatę nie. Sure, but I'm not paying you. Okay, okay. Boy, you're a real cheapskate. We'll start over here. A, spoko. No, Austin. This is different. Oversteer. O. Do nich chcę iść. To jest jakiś komputer, który chętnie sobie odpalę. Siema. So you're the new guy. I heard we let someone into the vault. How long do you plan on sticking around? Long enough to have a good look around. Well, hopefully that means not long. We can take care of ourselves here in 81. We don't need to be letting in every stray traveler that comes our way. I'm heading out. Don't wait up for me. Again? Hey. Ale brudna jesteś. Commonwealth guest. Welcome to the depot. Pardon the clutter. You haven't needed my help in years. Whatever it is, it can wait. Nasze roboty. At least business is good. Too good these days. When you're dealing with items that are all over 200 years old, work just accumulates like crazy. Some days it's all I can do to keep my head above water. But you probably don't want to hear about all that. Let me know if you want to take a look. Under? I might be interested in buying or selling. Great. I have all sorts of odds and ends. Nie, raczej nie będę ci nic kupował. Czekaj. Hey there. Looking for something? I have more stuff than I know what to do with. Nikt ci nie pomaga? You run this place by yourself? Well, there's my husband Holt, but once you need him, he's nowhere to be found. I swear the cat is more help than he is. Trudno na nim polega. He sounds pretty unreliable to me. You don't even know. So you have anything you don't need anymore, or are you just here to gossip? Nie, dziękuję. Not today. I'm here if you do. Chciałem z tą pogadać, bo
Myślałem, że może ja ci w czymś pomogę. Gdzie ten gnoj jest, proszę? To jest grubasie. Hey, Calvin. Sorry, new guy. Not a lot of time to talk right now. No, to może później. Who am I kidding? Not like I actually want to get back to work. So tell me, what can I do for you? Krypta podupada. You guys have been living here over 200 years. This place is bound to be in decline. In decline? You must be one of those politically correct types. Old lady one here, she's a straight up wreck. Pretty solid for a while, easy enough to keep up with her needs, but in the last few years or so, damn, she got feisty. Been going through tools like they were going out of style, so if you got any, I'd be more than happy to take them off your hands. Ile? How much are you paying? I'd say 15 caps per tool. Overseer won't let me go higher, but I'll take as many as you can grab. Umowa staje. Sure, you got yourself a deal. Stupendous. One less thing to bug the overseer about. Anyway, here I am running my mouth when there's work to do. Sorry I can't talk longer, stranger, but mind the maintenance. Shouldn't get in your way, at least. Okay. Nie wiem, o jaką bańkę mu chodziło. Got guts wearing that pit boy in the Commonwealth. I can't believe someone hasn't tried to steal it. Hey there. Watch yourself. To jest ta... Ich cała overseer. She's looking pretty bad in there. Terminal nadzorcy. Walked. Dzienniki. Bobby. Nie ma tu nic ciekawego. Nadzorczyni. Some of our residents aren't as thrilled about outsiders as most, so please, don't think they speak for all of us. Feel free to make the most of the services we offer while you're here. Mam czegoś misję zrobić. Nie pogardził, wiesz? Chciałbym wam pomóc. Przesuwne same się chyba zamykają co jakiś czas. Przedziwne to jest. Mieszkańcy krypty. Wiecie, jeśli mogę wam w czymś pomóc, ja bardzo chętnie. Ze spinkami i tu pewnie zaraz aferę zrobią. Dzięki. Reaktor. Ładnie wygląda. Niestety nie mają do mnie zaufania. Inna deluka. Coś ci gnębi? Look, he's a junkie, but he's getting careless. If he gets caught, we're both in trouble. And as much as I'd like to leave this canned paradise, that's not how I want to go. Chcesz opuścić tę kryptę? Want to leave the vault. More than you know. There's got to be more to life than this vault. But if I leave, it's on my own terms, not because Bobby screwed it up. Now I admit, I've got my own share of the blame here. Bobby gets his chems from me, and I keep him on a short leash. But not anymore. I'm cutting off his useless ass. Czemu nie możesz? Why would you feed his habit? He's my brother and he's overworked. I give him a little jet and he perks up. He seems happy, I feel better. Done. Now that it's getting out of control, it's another story. He wants to put me at risk, he gets cut off. Dobrze. Good. That's the first step to helping your brother. Should have done it a long time ago. But things ain't easy around here. Dobrze, dobrze. Ja chciałbym was z tym zabrać. To by nie było głupie, co? Terminal. Tutaj w krypcie. Do doku.
Żadne. Może coś tutaj ruszy. Gdzie są wszyscy? Test fazy. Awaria mechanizmów. Nie no, nic co widzę. Nie rusza do przodu. Będę Luka, gdzie jest twój brat? I znajdzie twojego brata w ciało. Dobrze zachowana paczka papierochów. Nie, twojego brachola powiało. Ale ty mi. Ja z nim sobie mogę pogadać. Tędy przylazłem. Maria Summerett. Who's Gwen? Oh, Gwen's the overseer, but I could never get used to calling her that. I've known that girl since she was in. To właśnie jej opiekunką. If you need any food for the road or just feeling hungry, you let me know. Our menu isn't quite as exotic as the Commonwealth, but it'll do in a pinch. Sama prowadzisz to miejsce? Do you run this place by yourself? Heavens no, I'd be a wreck. My husband Mark, he helps me. Ciężka praca? Is it hard work feeding everyone here? It used to be easier. Back when I was young, we had more supplies than we could count. Why, my mother taught me some recipes that had ingredients that, well, I doubt you could find them anywhere anymore. Since we started trading, we manage well enough, but the variety, let's just say it's more than a bit lacking. Myślałeś o puszczeniu krypty? Have you ever thought about leaving the vault? Never. Can you imagine? Born and raised right here in vault. No, to stara już jesteś, co? It was easier back then, you know. Supplies were high and the dangers outside were both severe and unknown. Poor Gwen didn't know what she was getting into when she accepted the role of overseer. Jak sobie radzi Gwen? How is Gwen doing as the overseer? It weighs on her, I can tell. We need help from the Commonwealth, but a few people, they don't care for it. Not to mention the state of the vault. Upkeep's got people working round the clock these days. Even me. If people are going to be up all night working, they'll need a good meal to keep them going. Yeah, dziękuję. Not today. Okay, but I don't want to catch you wasting away. No, widzicie. Więcej problemów. What is it we're needing now, fella? Słucham. Come again? What do you mean? Well, Gwenny... Oops. I mean the overseer never lets anyone in unless we need something. I figured someone put in a request with her if we got a new face in the vault. Lord knows we could use some help around. Żart. I'm afraid that information's classified, sir. If I told you, I'd have to kill you. Gwenny let in a good one. That sense of humor is just what this vault needs. The people here, they're a bit overworked these days. Some blame the overseer. But it ain't Gwenny's fault. Poor girl. Just landed the right position at the wrong time. Co się dzieje? What's going on? Why are people so overworked? Well, you live in the same place for 200 years. Time just takes its toll. Until the overseer opened the vault to the traders, we were just slapping on one band-aid after the next. Now we're just scrambling to keep old lady one together. Robi co może. I'm sure she's doing her best. I know she is. She's a smart gal. And maintaining this bucket of bolts ain't easy. Well, I best be getting back to it. Don't want the old lady on me again. 62 years old and still fiery as ever. No widzisz. Ma się to. Sam si taką wybrałeś. Livery? Aha. The Shallet. Livery to Shallet. Jak tam?
heard we had a trader in today. Kupiec jakiś, ta? Your Pip-Boy ever act up on you? Ale nie wiem, za to by się tu zabrać. Młody jakiś. Ain't nobody gonna catch me doing this stuff. Hey, Bobby. What you looking at? People need to leave me alone. I'm just trying to relax here. Ta. Z koksem. Nie, masz szczęście. Że nie z tym. I umówmy sobie tu coś, ale no, nie chcę mieć problemu. Sprawdźmy sobie zatem tylko to piętro. I chyba zakończymy odcinek, żeby zbyt długo to nie było. To chyba bym sobie zajmował. Hey, sweetie. I wish my mom and dad wouldn't fight so much. Talk to my mom if you want something fixed. Pani od robotów. Stańcie to chwilę zamykać to no. Pan zerdowe. Program konserwacji. So you're programmed for vault maintenance? An astute observation. I assist Mr. DeLuca with reactor maintenance, tending to the heart of the vault. He prefers to supervise while giving me the privilege of fulfilling the tasks. Does he help out with any other work? If memory serves, the last bit of work he performed was when Mr. Whittaker forced him to clean up the supply room. He was also quite vocal about his distaste for the job. Czyli generalnie jest leniwy. No cóż. Sorry, ale taki mamy klimat. Dziecko, dziecko, dziecko. Austin. Hold up, Austin. Chodźmy dalej. It's great. Keep going. See, I knew you'd like it. Siema. Excuse me. Oh, you're that new traveler. You must have had so many adventures out in the Commonwealth. Każda chwila jest przygodą. Every waking moment's an adventure out there. Oh my. I knew it. My kids would love to hear some of them. Would you be willing to talk to my class? No, oczywiście, chętnie. I'd be glad to talk to them. Marvelous. Stop by whenever class is in session. I'll just stop what I'm doing and turn the class over to you. Opowiadania, porozmawiać z Katie. Hey, Katie. No to zróbmy jeszcze to. Jestem ciekawa, co masz do powiedzenia. No dobra, no to na jakiej zasadzie? Hello, Katie. I can't wait to see how excited the kids Hold are. Hold up, you Austin. I'm showing you all this stuff. It's great. Keep going. See? Sure. Coś się zbugowało? Hi there. Cool. An outsider in a vault suit. No, Katie. This will be a rare day indeed. Just hope the kids behave. Hi there. My dad said super mutants eat kids for breakfast, but I think he's just trying to scare me. Nie mogę z Katie pogadać. Hello, Katie. This will be a rare day indeed. Just hope the kids behave. Rusze. Ruszcie się. No wkurzyła mnie, no bo się zbagowała i... Nie chcę ze mną gadać. I'm looking forward to what you'll have to say. Someday, I'm gonna check out the Commonwealth. If my grand lets me. Hey, Katie. I can't wait to see how excited the kids will be. No i co ja mam ci powiedzieć? Opowiadania. Porozmawiaj z Katie, no. This will be a rare day indeed. Hold up, Austin. Just hope the kids behave.
Tu ani gdzie usiąść, ani B, ani M. No co ja tu mam zrobić? Dobra. Mniejsza z tym. Zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku. Tymczasem na razie.